kurwa, tam wróbelek, nie? No. Czeka, żeby się znęcić nad tobą. Siemanko, witamy wszystkich na kanale kuchni, w naszej skromnej kuchni. Tak. Co dzisiaj nagrywamy? Dokładnie tu. Test gotowych posiłeczków z Auchan. Czy jest to współpraca? Nie. Z Auchan nie ma współpracy. Na pewno. Nie. Dobra. Okej, okay, wierzymy Ci. Zanim zaczniemy odcinek, myślę, że warto jest wytłumaczyć, co oznacza słowo Auchan. Także Auchan oznacza, zanim zaczniesz pierdolić, spróbuj. I już przekonaliśmy się raz, bo Auchan to zawsze kojarzyło się, że raczej takiej gorszej jakości jedzenie, taka jałóweczka, jak my to mówimy. A tutaj nieraz nas zaskoczyło. Pamiętam, że Oreo nas zaskoczyło. Oj tak. Substytut Oreo. O kurwa, to białe Oreo, byku. No, więc tutaj też się nie nastawiamy i zanim zaczniemy cokolwiek pierdolić, spróbuj. Tak. Auchan. Dobra. Piotrze, od czego zaczynamy? Język. Od czego chcecie, możecie zacząć. Dobra. I co, po prostu wybieramy najlepszy z tych, co dzisiaj jest, tak? Tak, no. Czy od 1 do 10? Od 1 do 10 ja powiedzę średnią. Uwaga, bo jest otwarte podobno. No jest dobra. Otwarte, tylko etykieta, żeby było wiedzieć, co to jest. Ja weźcie sobie wyjść. Ogólnie to jest, to się robi duży biznes już od kilku uważam, lat. To jest otwarte. O, no. I to będzie bardzo duże, nie? Piotrek 10 sekund przed. Ludziom nie chce się gotować, nie? Ludzie będą to na potęgę będzie schodzić. A gdzie mięso? To jest danie bez mięsa. O, wege. O, możemy spokojnie. To testujesz? To dawaj saker, nakładaj sobie i po kolei sobie nałożymy, czy jak? Zapach? Próżnia tak pachnie chyba. Nic tłuszcz, nie czuję. Tłuszcz 8. Ja też nic nie czuję. Węgle 19, białeczko 4,9. Szczerze, zapach powietrza. Zapach no. 0 na 10. Jest, to... Tak, no, jak wychodzę na ulicę, to taki za cały no po prostu. Tu jest 14 białka. Nic nie czuję. No. Coś tam wpadnie. Weźmy sobie, o tak. Co to jest to w ogóle? Ja nie, to jest jakiś rodzynek. Ogólnie spoko ten kuskus perłowy. No. Bo on jest jakiś taki nietypowy. Jak takie mini kluseczki. Mhm. Ale jest więcej tłuszczu niż białka, więc ja na pewno dam mało. Nie ma mięsa, ja lubię mięso. Makro. 8 tłuszczu, 5 białka. No tak, no, lipa. To znaczy na pewno jest, kurczę, to jest spoko taka kasza doprawiona. No. Plus jakieś tam ekstra warzywa. To jest trochę jak te z saszetek, co no, ty jadłeś, no, kaszowto, czy tam Uncle Ben's ma takie w saszetkach ryże. Tylko teraz nie jestem pewny tego, ale chyba ma mniej tłuszczu kaszotto Janku Benz niż 8. Ale być może pierdolę, zweryfikujemy to na odcinku. No ale to jest posiłek, a posiłek, takie danie tajskie jeszcze, gdzie w daniu tajskim ten kurczak czy tofu, czyli zawartość białka to jest taka podstawa, a tutaj tego brakuje niestety. Kurczę, no ja daję, liczę, że będzie to szybszego po prostu i daję takie no 5 na 10. Ja daję dwa, tylko te kluseczki są spoko, ale tak to nie ma ani jednego plusa w tym. Niestety. Ale czemu nie smakuje to? Mi bardzo smakuje, daje takie... Nie. Saker? 8,5 nawet. Dla mnie smak bardzo dobry. Saker? Są dużo gorsze, jak kojarzę posiłki gotowe, więc też bym z 8 na bardzo dobre ogólne posiłki, bardzo pozytywnie zaskoczone. Ja to odbieram tak, że powiedzmy mam oddzielnie, nie wiem, kurczaka albo tofu, albo jakieś tam źródło białka i to sobie dorzucam jako źródło węgli. No ja rozumiem, ale ja to oceniam jako rzecz, którą miałbym jeść albo nie i wtedy to jest 2 na 10. No, nie, ja bym ale zjadł, zobacz, założenie gotowego posiłku. Założenie gotowego posiłku jest takie, że chcesz już mieć tutaj to białko, a nie kurwa, wiesz, na kilka pojemników rzeźbić, więc nie, piąteczka to jest max, co da się tutaj wycyrklować. To czekajcie, ale powiedzcie, czy to jest dobre w smaku. Jest okej, okay, dla mnie to nie ma białka, ale jest całkowicie dobrym posiłkiem. Ja kojarzę takie posiłki, co jak wióry smakują. A to jest takie soczyste, przyprawione. To jest doprawione dla mnie, ale tak domowo, że ja bym był w stanie sam doprawić posiłek tak w domu. Okay. Nie ma tego efektu, gdzie ja idę gdzieś i kupuję coś i no... Czegoś takiego nie zjem w domu, a ani ja nie ugotuję tak, ani mama. Mhm. Nie ma tego efektu, tak jakby
autorskiego przepisu szefa kuchni, nie? Okej, okay, dobra. Nuggetki? Nuggetsy. A podasz pudełeczka? Dziabni nugget. Pull it. Pull it. Czy wiesz co znaczy pull it? Dziabni mnie. A. Nie, dziabni mnie, zanim zaczniesz pierdolić o mnie. Dziab! Albo puli, wystarczy dziab. Sać se chuja w palmę. Tu już jest dużo lepiej, no ale wiadomo, jest mięsko. I ogólnie nuggety lubię. A nie dla mnie gorzej. Nie będę kłamał. Mamy 13 białka, 13 tłuszczu i to jest fair play. Jak jest coś w miarę syfiastego i ma na równi białko z tłuszczem, to ja jestem zadowolony. Ale bez smak jest ten kurczak. Ale jeszcze z to znaczy tak, jak ja jestem w podstawówce i nie obchodzą mnie kalorie, wracam i dostaję coś takiego na obiad, jestem bardzo zadowolony. Ja nie jestem, to nie smakuje w ogóle. Nie smakuje, czyli ja bym był zadowolony, bo jestem w chuj głodny i nie mam dużych oczekiwań. Jak z baru jakiegoś, wiesz, przydrożnego, ale teraz, taka zmielona papka. Teraz raczej bym tego nie wybrał ze względu na dużo więcej opcji, zamienników lepszych niż to, plus no tam jak ktoś się odchudza, ile tam jest tłuszczu saker? 13 na 100? To może bywać problematyczne, nie? Te 13 na 100. Mamy 200 cała paka, no to już mamy 26. No, nie ma tragedii. Są gorsze rzeczy, jak na przykład te schaby po 50 gramów fatu na 100. Kabanosy mają 50 na 100, czajcie? Dowiedzieliśmy się to z naszego odcinka, gdzie zgadywaliśmy kalorie. Chyba tylko masło ma więcej. Jak oceny? Nagle. No, kawałek masła ma trochę więcej. No, słabsze niż to, więc no, jeden na 10. Słabe. Nie, no nie ma sensu dla mnie 0 na 10 jeść czegoś takiego. No. Właśnie dla mnie, ja lubię nuggetsy, ale takie prawdziwe, z prawdziwego mięsa, a zwykle niestety, czy to w jakiejś fast foodzie, czy to w marketach właśnie są te zmielone nuggety, które no, są takie sztuczne, że można się ja daję 3 na 10. Kaszę bym wybrał przed nuggetsami. Smakują ok, mówię, jak jesteś skrajnie głodny, masz dwa treningi na przykład dziennie i chodzisz do podstawówki, ale to ci wystarczy. Ty już argumentujesz jak robu, że ci lody są na pustyni ty, ale na pustyni człowiek by nie umarł. To 3 na 10. Jesteś młody, masz metabolizm nakręcony jak najbardziej. Ale po co taki syf? To szybciej niż swoje główne, ale bardzo niezdrowe jest takie przetworzone mięso, to jak parówka, po co to jeszcze? Piotrek, to jest mrożone? Nie, czy chłodzone? To było w lodówce generalnie. W lodówce. Ja chciałem powiedzieć, że takie gotowce, nuggety, to ja się na nich wychowałem, nie? I ale rozumiesz, takie one saker był taki w tym, w końcu i, no, i to skrzydełko go uczyło czytać. Inkubator z kotlecików. Patrz, i wiesz, powiedz auto, auto, źle, auto. I te mrożone, one naprawdę są dobre często. Nie wiem, czy jedliście takie jakieś tam frosta, jakieś takie inne. Z frosty mogą smakować. Frosta jest okej. Okay, no, ale to reszta... robicie na przykład paluszki rybne mrożone? No. Kiedyś. Ale to zależy też jaka firma. Zależy jaka firma. Ale właśnie nuggety mrożone, tak samo robione jak paluszki rybne, naprawdę są dobre. I często bywały, kurwa, tak dobre jak w fast foodzie. Tylko właśnie to jest to jeden za bardzo kipi tłuszczem, co nie? Wiem, że są paluszki, nie, to jest... które... Paluszki a dla mnie właśnie ta frosta lepsza od fast fooda jest. Jeszcze robił... Saczku ja wpadnę. Tak, to jest cygan, to jest samo Emort? No ja tam dwa. Naga, co taki to jest zamiast, wiesz, Emort, mówisz o mnie, to jest takie zakazane z... Mieget? Mieget? Wszystkiego. Więc... Mieget? Rakieciki, nie? Ciekawie wyglądają. No wiesz, wiem. To jest, uważajcie, bo to jest zielony ptaszek, to może być... O co chodzi? Czyli najsłabsza jakość. Poważnie? Zielony to jest najsłabsza jakość? Mhm. Weź to powiedz, Saker, bo ty ale mówiłeś nie sądzę, na żeby oni informowali o tym, że to jest najsłabsza jakość. Że ktoś w komentarzach to napisał. Od Piotrka mamy informację. A, są różne w komentarzach pisali. Są różne kolory ptaszka i zielony, z tego co pamiętamy, to słabsza jakość niż czerwone, które były do tej pory. Więc może ja zobaczę na Roberta, zanim sam spróbuję. Natomiast 13 tłuszczu, 10 białeczka. Spoko, no to jeszcze jest fair play proporcja. Nie jest to dla super żołnierzy proporcja makro, nie? Wystarczy mi tyle, kurde. Nie będziesz miał formy jak Helmut Strebl, umówmy no się. No nie ma opcji, myślę, że już by to ten kawałek był Helmuta. Kiedy z mięsem mógł zaburzyć kompozycję ciała. Zlałoby go. Ty. Mięso wieprzowo-wołowe, 13 tłuszczu to jest bardzo mało, białko 10. Ale mało właśnie jak na wieprzowinę. Podasz płącz? Krokiet. Eksmak. Ogólnie jest okej, okay, o.
Nie jest złe. Ładnie pachnie. Jeżeli chodzi o walory smakowe, bardziej mi może nawet smakuje niż nuggets trochę. Ja właśnie trochę. Czuję, że to są, ja osobiście czuję, że to są tanie, właśnie tanie z niższej półki i nie jest smak dobry. Jest dużo pieprzu? Czy mi się wydaje? Jakieś takie mydłe to jest. Jest dużo... Te zmielone mięso jest takie zmielone na papkę. Tam jakaś przyprawa, ale to wszystko takie. Kurde, dla mnie spoko. Mięso. Spoko, no. Najlepsze do tej pory. Taka masa jednolita, gąbczasta. Trzeba pamiętać, że wiesz, nie jesteś w restauracji, tylko kupujesz sobie gotowy posiłek. No, no. To nie, to wolałbym zjeść ten tajski. 100 razy ten tajski wolałbym zjeść. Na przykład jestem na masie, co nie? Nagrywamy cały dzień. Zjem to, żeby coś tam między nagraniami. A, ale na przykład dla mnie jest gorsze nuggetsy były. No, ja daję krokiecikom 6. Spoko. Ja daję 5, no nie, daję 4 krokiecikom. Ja 4, bo jednego bym zjadł, jak byłbym bardzo, bardzo głodny. I na pewno sam bym do nich nie wrócił. Jakoś ci kurwa nie wierzę. Jest spoko, dam nawet 7. Na masie wciągnąłbym nosem. To dawaj jeszcze orientalne przyciśnijmy i potem słodkie już. No. Dam z mięsem jeszcze są. Fajne, fajne. Fajny test. Danie kontynentalne. Z kaszą bulgur. Otwarte też. Otwarte. Wygląda znajomo. Podobna akcja co do tamtego. Mam déjà vu. 47% nasz kaszy jest. Spoko. Ty, ma zapach, pącz. Ma zapach w porównaniu do tajskiej. Lubię oliwki czarne. Papryka czerwona, kiełki. Bazylię. Ej, czujesz bazylię? Jest bazylia suszona. No, dobrze rozpoznałem. 8,5. Tam było ile tuszu? 7. Już kojarzę. 4 białka chyba tam było. Tu jest 6. O. Tam było 5 białka i 8 tłuszczu. A, no to podobnie. Ta jest Nutri-Score B, czyli do 270 chyba. To jest C. Tajskie. O! No nie wiem, mi się to wydaje lepsze od tajskiego, to kontynentalne, więc dam o jeden wyżej, czyli 3 na 10. Ty, ja dam... No na pewno bym tego nie jadł. Ja właśnie bym jadł to na zmianę z tajskim. No. Ja rzadziej od tajskiego bym to jadł na pewno. Ja lubię suszone rzeczy, więc raczej troszkę na korzyść tego bym jadł. Ja daję 6. To ja 8,5, bo tam dałem 8. Jeszcze. Nie, no nie ma się do czego przyczepić, no bardzo dobrze to 7,5. Fajne to hasełko mają, najedzony do syta, nie zwróciłem uwagi wcześniej. W krokietach miałem coś takiego, że czuję, że to jest najtańsza jakaś opcja, a tu nie mam tak, że w ogóle nie, jak kupowałem inne gotowe, nie mam wrażenia, że to jest jakoś zrobione tak, żeby miało mało kosztować. Patrzcie, Robur sobie nałożył i wpierdala, autentycznie. No. Ale mam pomysł na kampanię marketingową dla Auchan. W szkołach nas się uczy, żeby nie oceniać po wyglądzie, nie? No i Auchan jest idealnym ambasadorem tego, żeby dofinansowywać takie szkolenia w szkołach. Zatrudniać, wiesz, jakichś takich animatorów fajnych, co mają fajne podejście do dzieci. Rozdawać posiłki, no i właśnie promować, że zanim... Pogadaj z tym człowiekiem, zanim zaczniesz pierdolić na niego. Okay. Kiedyś nasza pani od rosyjskiego powiedziała do mojej koleżanki, że wygląda jak prostytutka. A propos tego, lećmy z kolejnym. A wiesz, że... A, no to no tak. Do Żanety, biedna. Popłakała się w kurz. No to zobacz, być może tutaj zabrakło. A po ile Żaneta brała? Mam nadzieję, że to ogląda i widzi, że jesteś zjebem. O! 1,7 tłuszczu. Wow! 1,7! Białka 3. No nareszcie coś... Daj mi słodkiego. Prawie dwa razy więcej nie białka, ale jakoś kurwa mało tego białka. Z czym to jest? To jest bez sera. Z jabłkiem. Z serem nie było. No dobra, no właśnie miałem takie schizy, że jak grałem z jabłkiem czy z czymś, to że... Świadomość tego, że to jest Auchan, właśnie, ale to nie źle, że tak było. Bo ja sobie to wkręcałem, że jak jest to jabłko, że tam paznokieć jest. Co ma kurwa? No bo jest ta tekstura jabłka, ale trafiało się takie coś twardego. Serio, tak, ja też. W gastronomii często, nie wiem dlaczego w gastronomii zostawiają takie łuski od jabłek w ciastach. Przecież to psuje całe ciasto. Szarlotkę często jem, to takie. A dobra. No i od razu wkrętka. Idzie wkrętka, że o, że paznokieć. A to ja nie miałem takiej wkrętki. Ale wiedziałem, że to jabłko. Ale wiesz, no niewłaściwie, bo oceniłem zanim kurwa się zastanowiłem, to już oceniłem, bo wróbelek był, nie?
W sensie chodzi wam o te wnętrze jabłka. Wnętrze, to co przy jest skrajane. Jest, no, to pazur wróbla. Jest nawet taki wajbik ciastka z maka. No. Tylko nie tłustego. No. No, spoko. Z jabłkiem, ale tu jest troszkę sypniętego jak to chyba cynamonu, co? Mhm. O. Ale nie jest zanotowane. O. Jest cynamonu. Jest. Może no. Być taka ilość, że nie trzeba pisać. Słabo. Jakbym panowie z kierkiem podlał, to kurwa. A ja, no, tylko, nawet ja bym na patelni na maśle usmażał. Tak? Wtedy a, było to na maśle, no. Bo to jest, zobacz, taki delikatny naleśnik. A no, mógłbyś tak spiec masłem. A nasz Robur, jak oceniasz sam naleśnik? Słabo. Samo ciasto, no właśnie, bo ty jesteś autorytetem tutaj. Jest delikatny, ale nie ma smaku jakoś. Tak. No, ale Robur, na maśle je podgrzewasz na patelni. No to troszkę wyciągniesz. To by był sztos, już myślę. Przybiegłbyś. Ja daję 7 na 10, jedna z najlepszych rzeczy, która mnie tutaj dzisiaj spotkała. 8 na 10 ja daję. Nie pachnie? No jak może nie pachnieć? Jak ja robię naleśniki, kurwa, to człowieku. Aż ściuchy później śmierdzą. Ale czym? Czym naleśnikami? Naleśnikiem czy jabłkiem? Nie, to są bardzo delikatnie zrobione, no. Nowy ład naleśniki. Muszą mieć jakąś technologię inną niż ty robisz. Speca nikt nie zrobi w chuja, nie? Ale nas zrobili, więc gratulacje. Mnie zrobili, no. Lecimy z pierożkami? Jakaś ja chciała cena od Robura chyba i od pączka. O, 8. Ja 2 daję. 8 dałeś. Zrobię też normalnie bym zjadł. Tak ja całego, bym, nie? Całego bym zjadł i no, w sumie zjadł. Ja bym zjadł całe opakowanie. Robur jest zawiedziony naszymi ocenami. Nie doceniamy nie, no, jego. Twoje są na, poza skalą. Ale nigdzie nie pojedziesz o Robur. Robur jak zrobi naleśnika. Więc te mogą być 7 na 10. To nie ma chuja we wsi. Pierogi. Ruskie. Ruskie moje ulubione. Doskonały smak, cienkie ciasto. Zobaczmy makro. 2 tłuszczu, 5,4 białka na 100. 26 węgla. Tłuszczu nie ma, no, bo nie ma skąd, bo to się gotuje. No to póki co najlepsze propozycje. To jest mąka, woda, ziemniaki. Mąka, woda, ziemniaki, co jeszcze? Robi się hiperwentyluje. Jakiś jogurt? Nie. Masło jakieś? Cebula chyba? A ja jadłem te pierogi na masie. Te? Chyba też. Proszę, to są z czym? Z mięsem? Z ziemniakami. Ruskie, no. Nie no, ja daję 8, nie będę kurwą. Serio, to są dobre pierogi. Fajne propozycje, kurwa. Myślę, że u babci są bardzo dobre pierogi z faktu tego, że to zrobiła babcia, a tu może babcia nie zrobiła tych pierogów, ale są, dlatego są dobre. Ale ja jem często domowe pierogi właśnie, moja mama robi i są dużo lepsze od tych. Te są takie sztuczniejsze. No wiesz, mniej wyrazi, nie takie, dacie mi kurde. Opakowanie? Muszę składzywać. Daj opakowanie. One są takie, ale fajnie smakują, to jest gotowy posiłek, no, to jest oceniam go bardzo. Nie ma co porównywać do babci. Nie ma smaku ciasto. Zobacz jaka rzeźba, żeby babcia poszła, kupiła wszystkie składniki i ci zrobiła pierogi, a tutaj wchodzisz do Auchan i kupujesz sobie pierogi. I to jest takie, wiesz, no... No ale wiesz, Robur... To jest kompromis. Robur ocenił naleśnika na 2, więc ja mogę pieroga też nisko ocenić. To fakt. No. Ja daję 7 pierożki, spoko, ale naleśniki były lepsze. Słony farsz jest, a ja lubię słone rzeczy. Wiedziałem, że docenisz, że to jest przesolą. Ja myślę, że oni to przesłonili. Chcieli wyciągnąć trochę. No. Solą. Ale środek. To był posiłek bardzo fajnie. Środek jest to okej, okay, ale nie aż taki super okej. Okay. Ja 4 dam. Ja dam 7. Robura oceny są zaskakujące zawsze. Robura, ty robisz na święta pierogi w domu? Ja nie, ale... Jem prawdziwe. I co? No, prawdziwe są lepsze. Ale te są nieprawdziwe. Jak na gotowy posiłek daje 7, bo nie smakuje. No, z mięskiem mogą być dobre, bo krokiety miały fajne mięsko, takie mięciutkie. 7,9 białka, o, 7,3 tłuszcz. O. Zatracamy proporcje. Ale mięsko będzie dobre dzięki temu, wiesz. A też są oszonowce z serem, tylko ostatnio bywało tak, że nie było ich. Jakoś schodziły chyba dobrze. Padaj. 10 białka na 100. Tak. Pamiętam. Jadłem je na masie też. Na masie jadłem kilogram pierogów. Ogólnie etykiety, nie? Ta etykieta wygląda tak nie premium, tak mocno, mocno nie premium, ale takie jest założenie. My myślimy, że im się nie chciało, a to zajebisty grafik mógł dostać zadanie, żeby zrobić właśnie taką etykietę, żeby to nie wyglądało premium. Mają też wersję premium, 1,5 zł droższą i była, ale wziąłem czerwone, żeby... Dacie mi opakowanie? Grało.
Kurde, ja nie mam zaufania do mięsa w takich rzeczach mielonego. No tak, to nie możesz mieć zaufania. Ale wiesz, że to mięso to już jest praktycznie pasztet. Ale dobry. Ty smakuje jak pasztet. Słowo honoru. To są pierogi z pasztetem. Przysięgam. Ale nie mam z tym problemu. Bardzo mi to smakuje. Ale to gdyby tak, gdyby to była tradycja, to to by było bardzo spoko, a teraz jest spoko. No ale są słabsze niż te ruskie, więc ja daję 6. Zdecydowanie, też daję 5. Słabsze od ruskich, to ja dam 3, bo ruskim dałem 4. Tak to bym zrobił 5-4, jakbym wiedział. Daję 6. Nie, bez argumentacji. 6 to jest dużo. To jest w mięsach mielonych takich, wiesz, normalnych, a co dopiero tu może być jeszcze gorzej. Ja mam coś takiego, że ja się brzydzę szynki nawet kupić. Mam wrażenie, że to jest zmielone, pocięte, dodane jakieś chemii. Tak. Dobra, chcecie usłyszeć werdykt? No. Pierwsze, albo nie. Trzecie miejsce, danie tajskie, 5,87 na 10. To jest już trzecie miejsce? To jest trzecie miejsce. Z doceną 5,87? Na 10. Dobra, drugie miejsce, ex aequo, danie kontynentalne i naleśniki z jabłkiem. O. Bo ocena, ale nie bierzcie sobie do prasy tego gotowego naleśnika z jabłkiem. I pierwsze miejsce, pierogi ruskie. O, no i fajnie. No. To te? Pierożki ruskie. Znaczy, ogólnie tak, Auchan dzisiaj nie zawiodło, jeżeli chodzi o oczekiwania hejterów. Albo tych niewierzących. Tak. Czyli zawiodło trochę. Jeden produkt na krzyż wyciągnął. Kurczę, no chyba te krokiety można sobie odpuścić. Ale kurde. Tak mi się wydaje. Kurczę, ja bym zrobił test na przykład od Frosty gotowych posiłków. Tylko nie wiem, czy to będzie fair, bo tam to już jest na patelnię. To już jest głęboko mrożone, więc to nie będzie fair. Ale może się Frosta sama zgłosi. Zmierzam, albo tak, i zapłaci, ale zmierzam do tego, że... Jak wam się Frosta podobało dzisiejsze, że to dawajcie, zrobimy też dla was. Ale zmierzam do tego, że jeżeli tak jest możliwość w pracy czy tam w domu odgrzania na patelni, to być może lepiej jest sięgnąć po głęboko mrożone alternatywy tych pocików, bo pamiętam, że jak jedliśmy właśnie te głęboko mrożone, to szczerze katowało i tutaj kilka osób katowało te posiłki, nie? Jakieś z kurczakiem, bamigoreng itp. To jest o wiele lepsze i ja bym zrobił test. Jest taki kebab też, bardzo fajny. No. Kebabik. Ale od tej firmy, o której myślę? Ty. I a czasami ktoś robi w firmie, bo czasami jest zlew z tkanem. No. Właśnie z tego dania. No, cały czas do tej pory, więc... A bo to ciągle z tamtego okresu, kurwa. Tylko to sprzed dwóch lat. Grzebują. No i co, to było na tyle, nie? Auchan dzisiaj bez zaskoczeń. Ale zwróćcie uwagę na to, że koszt takiego obiadu to z 5 zł około. Większość... To fakt. Więc jak na taką cenę, to myślę, że jest bardzo w porządku. To fakt. Głęboko mrożone są za 17, powiedmy. To ja bym się... Pod uwagę. Ja na przykład się liczyłem z tym, że będą takie naprawdę niedobre rzeczy. Aż takich skrajnie niedobrych nie było chyba. No to biorąc pod uwagę, że to kosztuje 5-7 zł, myślę, fair. Że jest okej. Okay. Fair play. Fair play. Nowe logo Fair Play na mundialu.